Witam Was tutaj, cześć, witam Was. Zapraszam Was na zerowy odcinek z nowej serii City Skylines PlayStation 4 Campus. Tak, zerowy odcinek, ponieważ dziś głosujecie w ankiecie i bez zbędnego przedłużania głosujecie na mapkę z 5 nowych mapek, które się pojawiły właśnie do kampusu, na której będziemy robić sobie nasze edukacyjne szaleństwo, no bo inaczej tego się nie nadarza. Jeszcze na nazwę serii pomyślę, ale mniejsza z tym. Mamy wzgórza północne, proszę bardzo, tak wygląda. Macie dopę, wszystko mamy surowce, ale surowce nas najmniej interesują, chyba że jakiejś małej industrii, żeby pieniążki dostać. Mamy prawie wszystkie połączenia, jakieś górzyste. Wam teraz powinien się pojawić podgląd, jak wygląda to miasto, ogólnie ta okolica. No, powinno być ciekawe. No mam. I wzgórza północne, głosujcie na wzgórza północne, jeżeli chcecie tą mapkę. Kolejne. Wilczy potok. Okej, dobra. Tu jest mniej górek, tu jest takie większe. Inaczej to wygląda z tego co widzę. Mamy wszystkie surowce, mamy dosyć 60% pod zabudową, ale to akurat nie jest, można sobie zmienić jak się chce. Nie ma połączeń statkowych, czyli turyści nie przypłyną niestety nas. Wilczy potok, głosujcie na niego jeśli go chcecie. Kolejny. Przystań nad zatoką, proszę bardzo. Takie ładne mogą być plaże tutaj turystyczne, można było zrobić tam przy tych parkach. Jakieś widzę fajną wyspę na środku może być. To mi się akurat podoba. Mamy wszystkie połączenia, wszystkie surowce. 61% odpowiednie pod zabudowę, ale to akurat się tym nie przejmujemy. Przystań nad zatoką, głosujcie, jeżeli to chcecie, żeby nas był nasze kampusowe szaleństwo. Kolejny. Półwysep Różany. Proszę bardzo, tak wygląda. No, ciekawe. Jakieś tam górki w tle z tego co widzę. Mamy wszystkie połączenia, wszystko tutaj ogólnie wygląda nieźle. No to może, może to być naprawdę coś, co w coś pójdziemy. Co, kto wie. Dobra, i kolejne. Oczywiście tutaj głosujecie, jeżeli chcecie, to Półwysep Różany, jeżeli nie chcecie na to. I Mroźne Wybrzeże, tu widzę jakąś ładną rzekę, która się tutaj kręci. Mamy wszystkie surowce, wszystkie połączenia zewnętrzne, 70% odpowiednie pod zabudowę, więc całkiem dużo. I z tego co widzę, może być ciekawe, jakieś górki w tle. I może to naprawdę ciekawie wyglądać. Mroźne Wybrzeże. Więc proszę bardzo, głosujcie w ankiecie. A jak już będą odpowiednie wyniki, pojawi się pierwszy odcinek właśnie z City Skylines PlayStation 4 Campus. Jeśli Wam się podobało, zostawcie górę. Nie zapomnijcie zagłosować. Jeżeli jesteście nowym, możecie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić właśnie tej serii. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!